Po raz trzeci spotykamy się we Lwowie na drodze Lectio Divina z tymi, którzy chcą być animatorami tego doświadczenia niezwykle ważnego w Kościele. Świadomie używam słowa doświadczenia, słuchania Słowa Bożego, które w tradycji Kościoła oznacza, że najpierw czytamy, potem medytujemy, modlimy się Słowem i kontemplujemy. Cieszę się bardzo, że te spotkania, ono po raz trzeci się odbywa dla animatorów Lectio Divina, ma miejsce właśnie tutaj w domu biskupim, arcybiskupa Mieczysława, bo jak podkreśliłem na spotkaniu, ważne, że te spotkania mają miejsce w takiej łączności z pasterzem miejsca, miejscowego kościoła. Mieliśmy wspólną Eucharystię koncelebrowaną z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, a teraz już nasze spotkanie. Otóż to, co chciałbym powiedzieć, a co wydaje mi się najważniejsze w tych spotkaniach, to jest powrót do korzeni, do źródła, które dla Kościoła jest zawsze pierwsze. Mianowicie tym źródłem jest słuchanie Słowa żywego, Słowa wcielonego, spotkanie ze Słowem żywym, wcielonym, z Jezusem Chrystusem. Tak się Kościół urodził. Kościół rodził się, rodzi i żyje ze słuchania Bożego Słowa. Tego Słowa, które się staje ciałem. Tego Słowa, z którym później w sposób żywy, osobowy spotykamy się w sakramentach. Dlatego Lectio Divina oznacza powrót do tej pierwotnej, pierworodnej kultury Kościoła, jakim jest zasłuchanie w Słowo Boga. Dlaczego to takie ważne? Tłumaczą to te dwa słowa Lectio Divina, Boże czytanie. To znaczy, że Słowo Boże uczy nas czytać po Bożemu rzeczywistość. Kto będzie nasycał się Bożym Słowem, kto będzie zgłębiał, daj Boże, codziennie Słowo Boże, będzie je czytał, medytował, modlił się nim, kontemplował, ten w pewnym momencie zauważy, że rzeczywiście jego myślenie się przemienia, jego mowa się zmienia, jego spojrzenie staje się nowe. Nowe, przemienione nie oznacza oddzielone od tego świata. Dokładnie odwrotnie. Człowiek Lectio Divina to jest człowiek, który zanurzony w Słowie może także zanurzyć się w sprawach tego świata, ale po to, by ewangelizować świat. Bo Słowo Boga kryje w sobie tę nową kulturę życia, zwłaszcza Ewangelię, które czytamy, którymi się tutaj modlimy. Chodzi więc o to, aby człowiek Lectio Divina stawał się ewangelizatorem. Kto żyje Ewangelią, będzie mógł ewangelizować świat. Dzisiaj stoimy w momencie niezwykle przełomowym, moim zdaniem. Świat prze w kierunku takim, aby Kościół się laicyzował, aby Kościół przejmował myślenie tego świata, aby myślał tak, jak świat chce tego. Kościół ma wielki skarb do przekazania światu, jak brat bratu, mianowicie Ewangelia. Nie ma nic piękniejszego, jak podarować światu Ewangelię, a Ewangelia to żywa osoba Jezusa Chrystusa. Dziękuję bardzo.